Bandziu. Co ty tu robisz? Przyjechaliśmy przed chwilą. Jestem żoną dowódcy garnizonu, a on jest tam, w kancelarii u dowódcy kompanii. Ja jestem dowódcą kompanii. Porucznik Walczuk? Moje nazwisko Rainer. Otrzymałem telefonogram obywatelu majorze, przygotuję kwaterę. Dudek! Nie, nie, nie trzeba. Ja tutaj mam swój dom. Tak. Pochodzę z tego miasteczka, poruczniku. A to moja żona. Znamy się z Mundkiem od 20 paru lat. Nareszcie znajoma twarz. Świetnie. Zaprosimy pana na wspominki, jak się urządzimy. Jawohl, zu Befehl, Herr Leutnant. Bagaż. Erkennst du mich nicht, Gerhard? Natürlich habe ich dich erkannt, Johann. Obgleich du Ordinär geworden bist. Freut mich, dich wiederzusehen. Herr Major. Und was machst du hier? Mädchen für alles, Herr Major. Ich mache Gepäckträger, spiele Putzfrau, manchmal schiebe ich Kohlen. Was eben so anfällt, Herr Major. Poruczniku, od jutra skierujcie Sztygara Dudka do kopalni. Tam jest jego miejsce. Jeśli Sztygar Runge został w miasteczku, niech się stawi w komendzie jutro o 10. Chciałbym też zapoznać się z kadrą i z żołnierzami. A więc przegląd o 7, odprawę przygotujcie na 9. Jeszcze jedno. Zwróćcie uwagę na wygląd żołnierzy. Dlaczego wartownik stoi porozpinany? Tutaj wszyscy nas obserwują, patrzą, jak wyglądamy, jak się zachowujemy. Pamiętajcie o tym. Haus noch alles in Ordnung? Alles wie früher. Der alte Fleischmann hat sich drum gekümmert und viel konnte auch nicht passieren, denn weil das Militär im Ort ist, da gibt es einfach keine... Schabrownikow. Ja, richtig, Schabrownikow. Leutnant Walczuk ist verdammt strenge. Ach. Wohl müde, Gerhard. Ach, was müde. Kann ich ein Miete sein, der gar nicht existiert, Johann. Entschuldigung, Herr Major. Weißt du, Gerhard, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, aber nicht so philosophische. Na, gehen wir. O czym wy gadacie? On filozofuje. Zaczynają filozofować, kiedy dostają w kuchni. Chodźmy do domu, chcę się strasznie spać. Gerhard mówi, że nasz dom jest w porządku. Thank you.
No jak? Podoba ci się? A tu jest stołowy. Zajrzę jeszcze na górę. O, skrzypi. Gerd, mach doch mal die Fenster liegen auf. Soweit ich mich erinnere, muss der Hammer unter der Treppe liegen. Melduję doprowadzenie nowego transportu, panie poruczniku. Otrzymamy 56, wszyscy doprowadzeni. Próby ucieczki nie było. Dlaczego się śmiejesz? Ja się nie śmieję. Jest zurückgeblieben nach einer Verwundung. To jest nerwowy skurcz po kontuzji. Staj na baczność, jak rozmawiasz z oficerem. Jesteś jeszcze w mundurze. Rozumiesz po polsku. Skąd? Ich stamm von hier, Leutnant. On jest z tych stron. Jeszcze jeden Polak, co? Teraz to wy wszyscy Polacy. Nein, ich bin Deutscher. Mówi, że jest Niemcem. Masz szczęście, zaraz byś oberwał po piesku. Odprowadzić do baraku, zakwaterować i wydać kolację. Rozkaz. Achtung! Links! Marsz! Helga! Co to za rupiecie przyniosłeś? Kilka pamiątek. Moje piłkarskie buty. I trochę fotografii. To moja mama. A to ja, jak miałem 2 lata. A to ojciec na ostatnim przed wojną zjeździe Polaków w Berlinie. Był delegatem. No, to będziemy mieli co oglądać w długie zimowe wieczory. Szkoda, że nie mogę ci się odwzajemnić. Były u nas wprawdzie ślubne fotografie rodziców i portret stryja w mundurze i trochę zdjęć, które zrobił szwagier w 1939, ale wszystko spłonęło. Szwagier z siostrą zginęli w obozie, stryja zastrzelili za ukrywanie partyzantów. Rodzice spłonęli razem z chałupą, także... Nie ma zdjęć i nie ma już kto pozować. Jesteś rozdrażniona. Dlaczego znowu o tym mówisz? Przepraszam cię. To ten twój dom. Te twoje meble, twoje zdjęcia. Miałeś do czego wracać. To jest zazdrość, taka zwykła zazdrość. Ale pamiętaj, będą ci ludzie zazdrościć. Rozumiesz to? Tak. Ale w ten jeden wieczór, dzisiaj właśnie tutaj, mogłabyś nie robić mi przykrości. So, das Essen wäre fertig.
Na also, dann setz dich doch. Dankeschön. Man sagt, er soll sich anständig verhalten haben. Was heißt anständig? In der SS konnte man sich gar nicht anständig verhalten. Gut gemeint, aber machen wir uns da nichts vor. Ich gebe bloß wieder, was ich geehrt habe. Aber die Bilder da lass verschwinden. Denn wenn Willi noch am Leben ist... Warum? Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe dort alles gesagt, als ich 39 von hier abgehauen bin. Meine Leute wissen alles von mir. Das von Willi etwa auch? Das nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass er bei der SS gelandet war. Er ging in die Hitlerjugend, als ich hier verschwand. Aber wer war nicht in der Hitlerjugend? Was will das schon besagen? Ein dummer Junge war er. Wir waren ein gefürchteter linker Flügel. Weißt du noch das Spiel um die Stadtmeisterschaft? Ich gab die Vorlage, einen Kopfball, und er schoss gleich aus dem Lauf. Ein sagenhafter Schuss. Und der Torwart glatt umgehauen hat's den. Alle vier hat er von sich gestreckt und geheult vor Wut, aber der Ball hing längst im Netz. Das war ein Schuss, der in die Geschichte einging. Haben aber auch gebührend gefeiert. Ja, aber Stadtgespräch dieses Spiels. Ihr macht mal schon Helden. Das kann man wohl sagen. Hör auf meinen Rat, Junge. Steck sie weg. Der Vetter eines Majors der polnischen Armee darf kein SS-Mann gewesen sein. Oder du darfst kein Major sein. Die Gleichung geht nie auf. So sehe ich das. Und du? Nie habe ich gedacht, dass alles auf diese Weise zu mir zurückkehren würde. Ich habe ihn geliebt wie einen wirklichen Bruder. Er ist zu dir zurückgekehrt. Möglich, dass niemand von denen, die dich kennen, etwas sagt. Die Menschen hier haben nämlich gelernt, ihre Zungen zu hüten. Und besonders Fremden gegenüber. Aber trotzdem, steck's weg. Weiß der Teufel, immer habe ich Sünden zu beichten, für die ich im Grunde genommen unschuldig bin. Hast du wenigstens einen verständnisvollen Beichtvater? Ich glaube schon. Dann kannst du dich beglückwünschen. Häng noch heute Abend eine weiß-rote Flagge raus. Das machen ja alle Polen so. Und du? Hast du auch eine gehisst? Ja, habe ich. Worauf Leutnant Waltschuk mir prompt eins in die Fresse gegeben hat. Er hat gesagt, diejenigen von uns, die jetzt behaupten, Polen zu sein, sind noch schlimmere Kanaillen als die wirklichen Deutschen. Na, gute Nacht. Was meinst du? Vielleicht willst du lieber bei uns übernachten. Platz hätten wir genug. Vielen Dank. Ich habe sogar noch im eigenen Haus übernachtet, als die Gestapo schon einen Kick auf mich hatte. Es liegt also kein Grund vor, euch die erste Nacht in diesem Haus zu stören. Also mach's gut. Helga, mach auf. Das geht schon in Ordnung. Ist die Luft sauber? Irgendwas passiert, Hauptsturmführer? Was Unangenehmes? Unangenehmes? Na, was Angenehmes haben Sie bisher noch nie in mein Haus gebracht. Du kannst ganz beruhigt sein, Rummel. Bisher hast du fürs Vaterland noch nichts getan. Und jetzt bist du ein Feigling. Es ist deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, wenigstens jetzt die Fresse zu halten. Mein ganzes Leben lang habe ich schwer geschuftet. Als Steiger war ich so gut, dass selbst Sie mich nicht ins Lager gebracht haben. Dass ich das nur nicht bereuen muss.
Denn dein Haus, Runge, ist ein deutsches Haus. Und solange ich mich hier aufhalte, ist es ein deutscher Vorposten. Aber beruhige dich, Runge. Die Amerikaner und Engländer rücken über kurz oder lang gegen Russland vor. Was denkst du, bei wem sie Hilfe suchen werden? Es sind schon viele gegen Russland gezogen, nur zurückgekommen sind wenige. Sie haben ein paar Leute, Hauptsturmführer. Polen aber gibt es hier schon eine ganze Menge und es werden täglich mehr. Sie werden mit ihrem kurländischen Fleischer gegen sie nichts ausrichten. Dir passt wohl meine Nase nicht, du Dreckskerl. Überleg dir, was du sprichst. Vom Krieg verstehe ich auch etwas. Du hast nur zuzuhören und das zu machen, was man dir sagt. Und das wirst du auch tun, Runge. Weil du vor uns mehr Angst hast als vor dem Polen. Weil du uns kennst. Naja, sie haben ja recht, aber lass das Mädchen in Ruhe. Meine beiden Jungen sind gefallen, nur sie ist mir geblieben. Also lasst Helga aus dem Spiel. Sie ist auch Deutsche. Aber dieser Halunke soll gehen. Ihnen sagt meine Gesellschaft wohl nicht zu, Verehrteste. Ich schlafe still wie ein Mäuschen oben auf dem Boden und bin niemandem im Wege. Du solltest mich näher kennenlernen und mich mal besuchen kommen. Dann würdest du deine Meinung über mich ändern. Anton, für die Liebe kommt auch wieder die Zeit. Sie muss sich erst an dich gewöhnen. Was gibt es Neues im Lager, Helga? Irgendwelche Transporte, Wechsel der Wachen? Mich interessiert alles, also sprich schon. Ein neuer Transport ist angekommen, 56 Mann. Ich habe Willi Reiner erkannt. Er trug Wehrmachtsuniform. Das ist doch ein Witz. Die Reiners gehen zurück ins heimatliche Nest. Denn stellt euch vor, dass auch gerade heute Johann Reiner hier eingetroffen ist. Allerdings in einer anderen Uniform. Das ist doch nicht möglich. Ich möchte wetten, ihm wird kein ewiges Leben beschieden sein. Ich habe auch so den Eindruck. Aber beginnen wir mit jemand anderem. Helga, ich muss mit Willi Kontakt aufnehmen. Und das wirst du organisieren. Verstanden? Und das wird dann der letzte Auftrag sein? Mein Gott, schon wieder klopft es. Ich verliere noch den Verstand. Das ist weiß. Mach auf. Hörst du? Ich möchte ein Haus haben, an dessen Tür niemand klopft. Das bekommst du auch um. Ein solches Haus heißt Grab. Sei gegrüßt, Weiß. Ich habe schon auf dich gewartet. Es gibt interessante Neuigkeiten. Grüß dich. Jest Wolfram. Czy wam to coś mówi, poruczniku? Zdaje się, że z tego robią włókna do żarówek, czy coś takiego. To bywa cenniejsze niż złoto. I oni o tym wiedzieli. Poza tym jest to także surowiec strategiczny. I dlatego my się tym zajmujemy. Tu potrzebni są fachowcy. Ja się na tym nie znam. Dla mnie to jest straszna dziura w ziemi. Jestem niejako fachowcem. Pracowałem tu i miałem zamiar nadal pracować, ale spuszczono mnie ze schodów. W kopalni? Nie. Ze schodów Politechniki Wrocławskiej. W 1939 roku. To pan Major był studentem za Hitlera na niemieckiej Politechnice? Byłem. Ist die Fahrermaschine schon wieder in Ordnung? Weiß ich nicht. Das muss überprüft werden. Ilu macie saperów? 10. Gerhard. Będziesz przewodnikiem. Pokażesz saperom drogę. Mogli różne rzeczy pozostawiać tam na dole. Dlaczego nie zatopili tego wszystkiego? Wodę przecież zawsze można wypompować. Poza tym to wszystko pożyło szybko. Bardzo szybko musieli wiać. To idźcie. No. Co to była za strzelanina w nocy? Ciągle strzelają. Broni poniewiera się dużo. Nasi ludzie nie, może milicjanci, nie wiem. Niedobrze. Trzeba wysyłać więcej patroli. Czesać teren bez przerwy. W końcu musimy wiedzieć, co się tu dzieje. Alles ist ganz klar, Weiß. Das heißt, dass wir uns für dasselbe interessieren.
Jetzt kommt es nur darauf an, wer zuerst am Ziel ist. Das ist unsere Chance. Wir wissen von ihm, er aber nicht von uns. Obywatelu majorze. Sosna pierwszy słucha. Natychmiast? Rozkaz, zaraz wyjeżdżam. Daj dowódcę kompanii. Tak jest. Stasiak! Nie pośpisz dzisiaj, jedziemy do gospodarza. Poruczniku, jadę do rejonu. Zawiadomcie moją żonę, żeby nie czekała z kolacją. Wrócę pewnie dopiero rano. Tego się nie da niczym przyprawić. Ten smród z gniłych kartofli zawsze wyjdzie na wierzch. Napiłabym się domowego wina. W naszych stronach dojrzewają teraz jeżyny. Ty pamiętasz, jak nasi jeździli po nie wozami, jak na winobranie? A pamiętasz, jakie wino robiła Anna? A, wino walczukówny. A co się teraz z nią dzieje? Nic nie wiesz? Tutaj też trafiają się jeżyny. Mało ich jakieś takie parszywe. Słońce nie to i ziemia nie to, powietrze nie takie czyste. Mundek, co my tutaj robimy? Polskę robimy. Tutaj też Polska. A, ty mówisz jak Jan. A przecież on jest stąd, on tutaj ma swoich kumpli, szwargocze z nimi po niemiecku, ma tutaj wspomnienia rodzinne. Tam róże w ogrodzie sadziła mama, tata śliwe, ciocia Gertruda to, tamto, wiesz, takie rodzinne trele, morele. Wczoraj przyszła sąsiadka, pani Fleischmanowa. Bardzo grzeczna i mówiła Herr Major, Herr Major. A potem się zapomniała i mówiła Johann, Johann. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, może jej wypadało rękę podać. On mówi, że to byli porządni ludzie, porządni. Pewnie tylko w orkiestrze grali. No to dlaczego za niego wyszłeś? On przecież nie jest Niemcem. A dlaczego wyszłam? Dlaczego wyszłam? Czy ja wiem? Zima była. A mnie się znudziło w wojsku to zaczepianie kobiet. Te podszczypywania, te poklepywania po tyłku. Świńskie dowcipy. A on był inny. A on był zawsze taki spokojny, taki na miejscu. Na wojnie człowiek tęskni do spokoju. Tylko się dziwię, że teraz tak mnie drażni ta jego inność, ten jego spokój. Nie kochasz go? Tego się nigdy nie wie, dopóki się coś nie zdarzy ważnego. Szkoda, że nie czekałaś. Na ciebie? No. Widocznie cię za mało kochałam. A ty czekałeś? Niedługo minie 4 lata mojego czekania. Ale mnie wszystko w życiu szło na opak. Napijesz się herbaty? Nie, nie, dziękuję, już późno. Muszę iść. Pułkownik Karcz czeka na obywatela majora. Wejść.
Wystarczy, Wiączek. Przepraszam cię, Jasiu, ale to bardzo ważna sprawa. Nic z niego nie możemy wydobyć. Zajmij się nim, bo użeby dla grzywe oczy. Stijanow! Na Stijanow! Name? Hans Lang. Dienstgrad und Einheit. Gefreiter. 15. Panzerdivision. 1. Bataillon, 2. Grenadierregiment. Regimentskommandeur? Oberst Otto von Klage. Seit wann gefangen? Seit Februar 45. Ich bin geflohen. Aus einem Lager bei Königsberg. Das war vor 2 Wochen. Man hat mich im Wald aufgegriffen. Ich wollte mich nämlich durchschlagen nach Hause. Du lügst, wenn du den Mund aufmachst, du Schwein. Zieh dich aus. Wird's bald. Na los, Ärmchen hoch. Gib mal die Uniformjacke her, aber schnell. Du hast gelogen, Hans Lang. Weiß der Teufel, wie dein richtiger Name ist. Doch ich gebe dir mein Ehrenwort, das Wort eines polnischen Offiziers. Du wirst uns die Wahrheit sagen. Alles wirst du uns sagen. Sierżancie? Ich will dir alles sagen! Ich sag dir alles! Dann pack mal aus. Und hübsch der Reihe nach. SS-Unterscharführer Hans Lang. Ausgebildet an der SS-Junkerschule Grafenburg und später SD-Sonderkommando Bischofsberg. Von da aus ins Sonderbataillon Ost. Letzter Kommandeur? Hauptsturmführer Hans-Georg Volkersen. Ich bin mit einem Sonderauftrag an die Front geschickt worden. Der Hauptsturmführer ist gefallen. Verwundet wurde ich kurz vor der Gefangennahme bei Bromberg. Entflohen aus dem Gefangenenlager Bobolice. Na i co? Cholera wie. Tatuaży nie ma, ale to różnie bywało. Cyjanek ma w prawym rogu, a wszywali w lewy. Wszyscy? Oni jak coś noszą, to wszyscy jednakowo. Coś tu Staszku nie gra. Chyba trzeba go jednak przycisnąć. W porządku, Wiśniowski. Przestań się prężyć. Słyszałeś, co mówił major? Trucizna jest źle wszyta, tak? Mhm. Cholera, przez takie gówno bym wpadł. Czy ta kapsuka jest napełniona? Nie, jest pusta, nie będzie ci potrzebna. Kto wie? Wypluń to słowo. Poznajcie się, major Reiner. Będziesz działał na jego terenie. A ten tatuaż? Nie zdążymy zrobić. Nie wszyscy SS-mani go mieli. To jest wasza szansa. Musicie mówić, że w waszej jednostce byli także ludzie bez tatuażu. Ale lepiej nie pokazujcie po prostu ramienia. Ja ci, Wiączek, tego mordobicia nie daruję. Jak wrócę, to ci pokażę, kto ma lepszego kopa. Jeszcze mi za to podziękujesz. A teraz zrób smutną minę, żeby wszyscy widzieli, jakie bańki dostałeś. Wybacz, Jasiu, że cię tu wezwałem w trybie nagłym, ale pomyślałem sobie, że dobrze będzie, jeśli ktoś spojrzy na ten teatr świeżym okiem. Lokujesz wtyczki? Nie mam innego wyjścia. Od miesiąca nanoszę na mapę miejsca i akcji. Jestem taki mądry jak na początku. U ciebie też coś było? Było. Zastrzelili chłopaka, który chciał wywiesić flagę na kopalni. Werwolf to się bodaj nazywa, czy coś takiego. Mogą to być miejscowi amatorzy, a mogą też być grupy dywersyjne pozostawione do specjalnych zadań. Radio bez przerwy wylapuje jakieś szyfry. A więc jest i ośrodek dyspozycyjny. Nasi specjaliści od miesiąca próbują złamać te szyfry i nic im z tego nie wychodzi.
Postanowiłem więc odwieczną metodą. No co u ciebie słychać? W porządku, dom cały. Na kopalni będzie mnóstwo roboty. A jak stosunki z porucznikiem Walczukiem? Poprawne. Za mało go jeszcze znam. On cholernie lubi Niemców. Ja też. I co z tego? Dla niego każdy, co się tu urodził, jest Niemcem. Chcesz powiedzieć, że ja dla niego też jestem po prostu zwykłym szkopem, tak? No i co z tego? Dostałem do wykonania rozkaz i wykonam go z jego pomocą. A pieścić się nawzajem nie musimy. Jemu całą rodzinę rozwalili Niemcy z Elbschutzu. To niemieccy koloniści, sąsiedzi z Zamiezy. Siostrę wywieźli do obozu. No i tak. Może to rzeczywiście jest tylko problem służby, a nie uczuć. Wejść! Herr Oberst, Oberwachmeister Müller meldet sich wie befohlen zur Stelle. No dobrze, Bryła. Poznaj się z majorem i opowiedz mu swoją historyjkę. Zatrzymaj. Stój. Stasiak! Melduję, że zostaliśmy ostrzelani od strony lasu. Kilku uciekło. Koledzy pobiegli za nimi. Mnie zostawili samego. Kolega jest ranny. Zabieraj rannego. I boisz się, tak? Jak się rzucą wszyscy naraz, to kilku zastrzelę. A reszta... To nie wiesz, co się robi? Achtung! Achtung! In Linie zu zwei Gliedern angetreten! Das erste Glied, zwei Schritte vorwärts, Marsch! Erstes und zweites Glied, kehrt! Hinsetzen! Hände an den Nacken! A teraz masz ich jak w ochronce. Jak się który ruszy, wygarnij w powietrze. No, ale się nie ruszą. Powiedzcie im, sierżancie, że jeśli któryś z nich okaże się SS-manem, policjantem lub gestapowcem, to nie tylko on zostanie rozstrzelany, ale także ci, którzy o tym wiedzieli i ukrywali takiego drania. So wird nicht nur sondern auch jeder, der davon wusste und so ein Schwein versteckte, erschossen. Mają 10 minut czasu do namysłu. Ihr habt 10 Minuten zum Überlegen. To jest moja ostatnia rozmowa z nimi. Potem rozpocznę szczegółowe badanie. Die in geschlossenem Haufen gekommen sind, die kennen sich gegenseitig. Die neuen kennt keiner. Wer weiß, ob die die Wahrheit sagen. Was wird jetzt aus uns? Czego chce ten nadczłowiek? Mówi, że ludzie, którzy zostali wzięci do niewoli w zwartych oddziałach, znają się. Ale wielu zostało potem dołączonych do transportu, nikt ich nie zna i nie wiedzą, czy mówią prawdę. Pyta, co z nimi będzie. Ihr kommt ins Gas! Ins Gas? Was soll das heißen? Sie wollen mit uns dasselbe machen, was die SS mit den Juden in den Konzentrationslagern gemacht hat. Was? Ich bin Soldat. Ich bin nicht von der Gestapo. Hier ist mein Soldbuch. Ja, das genau, Herr Reich, dass ich eins habe. Was soll denn die Scheiße? Wir sind Kriegsgefangene. Ruhe! 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 Oni nigdy nie słyszeli o żadnym gazie. Oni nic nie wiedzą. Nic nie słyszeli. Achtung! 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 Co tu robią nasi ludzie? Co to wojsko ma tu do roboty? Melduję, że mają wolne. Wy mi tu nie meldujcie, tylko powiedzcie, czy się posłali pluton na kopalnię. Tak jest. Zrobicie tym wolnym zajęcia z musztry. Sprawdziliście jeńców? Potrzebuje cieśli, murarzy, a przede wszystkim górników. A mogę posłać ludzi sprawdzonych, a to wymaga czasu. To coście robili do tej pory? Część już przebadałem.
To ci pod kuchnią, tych mogę wysłać. Das war gekonnt gemacht, ein guter Schuss. Und Offizier Raumer vom 536. Pionierbataillon, Herr Major. Pionier? Aha. Jawohl, Herr Major. Hast du meinen Vater gesehen? Steht unser Haus noch? Sieht ja besser aus als über Tage. Ja, einigermaßen in Ordnung. Warum habt ihr die Grube nicht absaufen lassen? Vom Fluss führen doch Rohre her. Hättet sie nur zu öffnen brauchen. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ging alles ein bisschen zu schnell. Ein Sprengkommando war ja da. Willi gehörte auch dazu. Naja, die Leitungen sehen auch ganz passabel aus. Die müssen noch genau überprüft werden. Du weißt doch, was ein Kurzschluss anrichten kann. Besonders hier. Hier gibt's Gas. Am besten, man beginnt mit der Ventilation und nimmt sich nachher die elektrischen Anlagen vor. Und selbstverständlich auch die Pumpen. Dann kann man kontrollieren, wie es mit dem Gas aussieht. Die Förderkörbe und die Transportanlage müssen überholt werden und dann sehen wir schon klarer. Vorher kann man mit der Förderung nicht beginnen. Wahrscheinlich hast du recht, so muss die Reihenfolge sein. Das ist Arbeit für ein Jahr. Aber nur, wenn man sich hier auskennt. Wenn wir die Sache in die Hand nehmen würden, dann... Was heißt wir? Ich wollte damit nur sagen, die Geschichte dauert mindestens ein Jahr. Vielleicht aber auch zwei. Oder fünf. Weil die Polen zu faul sind zum Arbeiten, stimmt's? Oder was? Hör mal gut zu, Rommel. Es gab mal eine Zeit, da waren wir... Aber das gibt dir immer noch nicht das Recht, in meiner Gegenwart derartig unverschämte Bemerkungen vom Stapel zu lassen, klar? Zu Befehl, Herr Major. Ich dachte, Sie wollten die Meinung eines Fachmannes hören. Und Sie haben sie gehört. Von jetzt an sage ich kein Wort mehr, Herr Major. Ich beschränke mich darauf, Ihre Befehle entgegenzunehmen. Verschwinde! Verschwinde, du! Bist du fertig, mein Täubchen? Dann geh. Wo ist Dudek? Geh raus, Helga.
Weshalb bist du eigentlich hier? So, antworte doch, warum bist du hier? Vater hat mich hergeschickt. Ich sollte fragen, ob er etwas braucht. Er hätte ihn doch sowieso im Stein getroffen. Stało się coś? Kto go znalazł? Ty? Skąd wiedziałeś? Miałem interes. To nasz znajomy. Czy przeciwny? To ja się pytam, a nie ty. Dajcie spokój, Walczuk. Wszystko jest jasne. Nie powiedziałbym. Kij, Helga. Jeszcze porozmawiamy. Muszę znaleźć tego typa. Zarządźcie śledztwo. Może są jakieś ślady, odciski. Zdaje się, że się zaczyna, Walczuk. To się nigdy nie skończyło, więc nie ma się co zaczynać. Hier, aber es passieren entsetzliche Dinge. Du musst auf dich aufpassen, Jan. Du gehst so allein durch die Straßen. Du hast doch gesehen, was sie mit Gerhard gemacht haben. Wenn man mich beseitigen will, wer sollte sie daran hindern? Dachtest du, deswegen sitze ich mich in einen Panzerwagen vor Angst? Ich bin doch hier zu Hause. Und wir sind doch keine Okkupanten. Hast du mit Willi gesprochen? Ja. Und ich weiß auch, dass er in der SS war. Und was willst du tun, ihn ausliefern? Ich weiß nicht. Wenn er in meiner Situation wäre, würde er Skrupel haben? Nein, aber du bist anders, nicht wahr? Gerhard behauptet ja, er hätte eine saubere Weste, aber... Aber weshalb hat er seinen Namen geändert? Warum verbirgt er sich? Sag mal, ist das so wichtig für dich? Nein, aber er ist doch dein Verwandter. Und wenn du dich erinnerst, vor vielen, vielen Jahren, das hört sich an wie der Anfang eines Märchens. Aber das Märchen ist längst vorbei. Und auch gar nicht so lustig. Ich weiß, woran du denkst. So viele Menschen hat der Krieg einfach verschluckt. Ihn aber nicht. Er ist zurückgekommen. Du möchtest gern, dass es nichts weiter war als ein böser Traum. Was würdest du sagen, wenn es sich einrichten ließe, dass alles nur ein Traum war? Das verstehe ich nicht. Er kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Es ist kein Traum. Und da kann mir niemand helfen. Vielleicht doch. Willst du mir etwa raten, nach dem Westen zu fliehen? Wie kann man überhaupt auf so einen Gedanken kommen? Nicht einmal gehört haben will ich das, verstehst du? Du, ich warne dich, Helga. Und jetzt sag mir, weshalb bist du zu Gerhard gegangen? Ich dachte mir, dass du dort sein würdest, wenn sie ihn finden. Aber woher wusstest du denn, dass er tot ist? Wäre mir lieber gewesen, das hätte ich nicht von dir gehört. Also dann auf Wiedersehen. Beine lang. Hoffmann, ich hab dir es schon ein paar Mal gesagt. Herr Major, melde eine Gruppe bei Aufräumungsarbeiten. Haben Herr Major irgendwelche speziellen Wünsche? Nasza znajoma, tylko parę lat młodsza. A obok pan major. A ta starsza pani, to kto to taki, co? To? To jest moja teściowa. Mamusia. A te puste miejsca. Co tutaj było? Co? Cały album w komplecie, a tu jakieś puste miejsca? To dziwne. Ja nie lubię pustych miejsc w życiorysie. Mądek. Jana sprawdzali już na wszystkie strony i to nie tacy jak ty. No, że sprawdzali, wiem, ale...
Każdy coś tam ma do ukrycia, nie? Jakiś fakt, jakąś prawdę, o której wolałby nie pamiętać. Wiesz, co mnie najbardziej w nim denerwuje? To właśnie ta czystość i pewność siebie. Aniołek. Miło mi para widzieć. Pan z wizytą, poruczniku? No, niezupełnie. Przyniosłem listy sprawdzonych jeńców z oznaczeniem zawodu. Jest sporo przydatnych fachowców. Niech pan zakwateruje i podzieli na brygady robocze. Aha, jeszcze jedno. W tej grupie, która już pracuje na kopalni, jest taki... zaraz niech sobie przypomnę. Raun. Wilhelm Raun. Saper. Służbisty i jak dla mnie trochę zbyt pracowity. Nie rozumiem, to chyba dobrze, że pracowity. Ale pan oczywiście zna ich lepiej ode mnie, panie majorze. Otóż to. Odeślę go pan do obozu. Przyjrzę mu się przy okazji. Nie lubię takich. Trzeba przygotować pogrzeb. Już przygotowałem, mamy 3 zabitych. 4. Jak to więc? Tego Dudka razem z Polakami? Durek też był Polakiem, dlatego zginął. Nasi ludzie tego nie zrozumieją. Postaram im się to wytłumaczyć. To nie będzie łatwe, to są frontowcy. Ja też. Ale trzeba zacząć myśleć nie po frontowemu, tylko zwyczajnie. Zaślepienie to zły doradca, poruczniku Walczuk. Dogadaliśmy się? Tak jest. Mogę odejść? Tak. Dobranoc. Dobranoc, Wando. Dobranoc. No i co? Jak tam ta twoja Greta? Cała, zdrowa? Helga Runge. Też ładnie. A nic mi nie mówiłeś, że masz tutaj znajome, panie? Nie uważałem tego za warte gadania. A jednak? Wando, dlaczego pokazujesz obcym ludziom moje rodzinne fotografie? Nasze rodzinne fotografie? Chciałam zabawić gościa. Ale ja tego gościa nie znam jeszcze na tyle, żebym go musiał w ten sposób bawić. Jakiś ty dzisiaj nietykalski, jak pensjonarka. Zamordowali Gerarda siekierą, rozumiesz? Mundek mi mówił. Normalne ścięcie toporem, taki był wasz obyczaj. Jeżeli tak ma trwać dalej, to lepiej będzie, jeżeli pójdziesz już teraz. Nie muszę i nie chcę prosić nikogo o przebaczenie i wyrozumiałość. Nie widzę też powodu, żebyś mnie poniżała. Zbyt wiele mnie kosztowało ocalenie swojej godności, abym jej nie cenił. Myślałem, że to zrozumiałaś. Rozumiem. Rozumiem wszystko. Tylko po co te wielkie słowa o godności? Wojenna żona może sobie odejść, bo dawna wiernie czekała i teraz się odnalazła. Zawsze pisaliśmy się przez A i J. Rainer. Ojciec to sobie wywojował. To był twardy człowiek, ten mój stary. Tam jest nasza ziemia, gdzie nasze groby. Tak mówił. Będzie ich tu przybywało. Ludzie zaczną żyć i umierać zwyczajnie, nie od kuli czy siekiery. Zna pan taki wierszyk? Ucz się, dziecię, polskiej mowy. Tam pod lasem to są groby. A tam dalej cały cmentarz, tak jest twój elementarz. Za ten wierszyk dostałem kiedyś sękatym kijem po gołym tyłku. Od tego starszego pana, który stoi za tym drzewem. Gapi się teraz na mnie i myśli, czy mu się zrewanżuje. A pan, co pan myśli, majorze? Myślę po prostu, że to stary człowiek.
Sie müssen mir unbedingt helfen, Vater Hagemann. Nun, heutzutage brauchen viele Menschen Hilfe, mein Sohn. Die aus Kurland brauchen aber die meiste Hilfe. Ja, da magst du recht haben. Aber wie viele sind es? 102.001. Misch dich unter die Leute, die von der Beerdigung kommen. Und geh in die Pfarrei, dort warte auf mich. Wir haben nach keinem polnischen Seelsorger. Achtung! Kaufmann! Müller! Hesse! Hesse! Niemcy z Basarabii, co? Przymusowo wcieleni. Ja wam pokażę sesmańskie sukniesyny. Wyprowadzić. Atryj! Also muss es doch einen Schweinehund unter uns geben. Ich weiß nur so viel, ich war's nicht. Und von euch kenne ich noch niemanden. Keine verwandte Seele. Und woher kommst du? Ich? 15. Panzerdivision, 2. Regiment. Wir kommen ja alle von der Wehrmacht. Nur wozu trägst du das bewusste Zeichen am Rang, du tapfer Granadier? Halt die Schnauze! Hast du es gemerkt? Bist ein fixer Kerl. Ich habe gedacht, vielleicht hilft's, wenn man abhaut oder überhaupt. Überhaupt? Du wirst noch hochgehen wegen so einem Scheißdreck, du tapfer Granadier, du. Hat man dich denn nicht durchsucht? Oberflächlich. Dafür haben sie mich grün und blau geschlagen. Ah, sieht man. Jetzt aber mal Klartext. Sonderbataillon Ost. Aber wenn du Lust bekommst, damit zum Kommandanten zu laufen, denk daran, es lebt sich nicht gut ohne Kopf. Es täte mir leid um dich. Da brauchst du keine Angst zu haben. Halte dich immer an mich. Nur an mich, verstanden? Willst du etwa abhauen? Wenn sie mich schnappen, nehmen sie mich auseinander. Die nehmen mich auch so auseinander. Hast du die drei gesehen? Also hör mal genau zu. Elektrownia? Co u was? Rozumiem, wysyłam ci posiłki. Dajcie wartownię obozu. Wynarski, co u ciebie? Spokój? Na pewno? Wyślij natychmiast jedną drużynę tych, co masz na wartowni. Tak, biegiem w rejon mostu. I uważaj dobrze. Ja obsadzam skraj lasu i odcinam im drogę. Wszystko.
RKM do mnie! Wysocki, bierz dwie drużyny i zachodź z lewej. Ja ich tu wiążę ogniem. Pierwsza i druga drużyna za mną! Widzisz to jaśniejsze miejsce tam? Widzę. Grzej krótkimi! Hier muss es irgendwo sein. Parole? Rache! Kommt schon hierher. Hier, eure Handgranaten. Da. Na los doch. Hier nimm eine. Schnell, schnell. Also hört's. Handgranaten fertig machen. Nimm. Achtung. Eins, zwei, drei. Erledigt. Du führst die Leute zum Sammelpunkt. Ich gehe noch einen alten Bekannten besuchen. Du kommst Jawohl. Mit. Gib mir deine Pistole. Ihr hört auf sein Kommando. Verstanden? Fachowa robota. Bardzo fachowa. I trzeba nam tych fachowców szybko załatwić, bo gotowi nam wykonać dalsze fachowe prace. To ilu ich w końcu uciekło? 15. Ucieczka była zorganizowana. Mieli pomóc zewnątrz. No tak. Tutaj tylko pozorowali atak. Przecież nie chodziło im o ten most, tylko o ucieczkę. Chciałbym ci coś powiedzieć w związku z ucieczką. Nie mielibyśmy tych kłopotów, gdyby ochrona obozu nie została osłabiona decyzją pana majora. Co chcecie przez to powiedzieć? To, co powiedziałem. Zaraz na początku akcji jedna drużyna została przerzucona z obozu w rejon mostu. To prawda? Tak. Myślałem, że chodziło o kopalnię, dlatego zabili Dudka. Wysłałem jeden pluton na kopalnię, a drużyną wzmocniłem most. I wtedy uderzyli na obóz. To blond. Popełniłeś blond. O tym mi chciałeś powiedzieć? Tak, o tym. Coś jeszcze, poruszniku? Zginął chorąży Wysocki. Ranny od granatu, dobity nożem albo bagnetem. Nie możemy się dawać zaskakiwać, Janie. Uciekają. Pewnie mają dużo na sumieniu. Macht nicht solchen Krach, man hört euch ja im ganzen Haus. Ja, ja, du brauchst keine Angst zu haben. Wir ziehen uns mal um, essen was. Und sind schon verschwunden. Willi, ich möchte weg von hier. Lässt sich schwer machen. Sag mal, wann erscheint Kumpf? Er müsste schon da sein. Vielleicht könnte Jan uns helfen, hier herauszukommen. Er hat sich doch anständig benommen. Er hätte dich auch anzeigen können, aber er hat es nicht getan. Unter der polnischen Uniform hat sich offenbar doch noch ein Fünkchen Deutsch stumm gehalten. Entschuldigt, ist noch ein trockenes Handtuch da? Dann nimm dir eins. Willi, ich... Psst. Mach auf. Willi. Fein, dass du wieder da bist.
Ich wollte Ich muss dir noch meinen neuen Kameraden vorstellen. Lang. Natürlich SS-Mann, Sonderbataillon Ost, Diva Sand und ein verdammt ausgekochter Hund. Genau das, was wir brauchen. Lang, sieh doch mal nach, ob unsere Socken trocken sind. Na? Sind trocken. Und meine? Auch. Na nun los, wir müssen uns beeilen, die werden nicht auf uns warten. Lang? Hans. Einzelheiten musste. Das werden wir schon herausbekommen. Anton wird ihn zum Sprechen bringen. Unser Anton ist eine richtige Intelligenzbestie. Äußerst feinfühlig während des Verhörs. Zu. Du warst also im Sonderbataillon Ost. Mit einem Ich weiß nicht werden wir uns jetzt gar nicht lange aufhalten. Na los, sprich. Ich habe noch Wichtiges zu tun. Wie heißt nun dein Auftrag? Wen hat man außer dir eingeschleust? Ich freue mich, dass du hier bist, aber ich muss dir mitteilen, dass dein Vorgesetzter nichts davon weiß. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe. Ich werde trotzdem versuchen, nicht zu sprechen. Na gut. Anton? Hab keine Angst. Er klopft dir vorerst nur ein bisschen die Nieren ab. Später arbeitet er dann mit schärferen Sachen. Sehr genau, das kannst du mir glauben. Als Kundschafter müsstest du eigentlich wissen, dass es Methoden gibt, mit denen man Steine zum Reden zwingt. Tut mir leid. Du musst mir schon verraten, woher ihr wissen wollt, dass ich lüge. Du hast keine Tätowierung unterm Arm. Na und? Willi hat doch auch keine. Hübsch ausgedacht, aber ich habe Hans-Georg Völkersen persönlich gekannt.
sein Sonderbataillon Ost und auch Hans Lang. Der Junge war rothaarig wie ein Fuchs. So ist es. Ja, mein Lieber, hast eben Pech gehabt. Dreh dich um. Na los. Idiot. Musstest du ihn gleich umbringen. Er wollte doch, dass wir es so mit ihm machen. Jetzt wissen wir gar nichts. Wir müssen den neuen überprüfen. Auch den vom Pfarrer. Jesteście zatrzymani w śledztwie. Oddać broń. Za co, panie Borusiku? Ja przecież za co, jak Boga kocham? Pytania to ja tutaj zadaję, no. Ale ja wam powiem, Młynarski, bo ja jestem dobrym człowiekiem. Żeby tylko sąd polowy był dla was taki wyrozumiały. Mam rozkaz przeprowadzić dochodzenie w sprawie ucieczki jeńców. Jesteście podejrzani o udzielenie im pomocy. W najlepszym razie będziecie oskarżeni o zaniedbanie obowiązków służbowych, rozumiecie? Nie rozumiem, panie Brusiku. Nie rozumiem. Kto był odpowiedzialny za obóz? Ja. Kto wysłał pluton do pracy na kopalnię? Ja, ale... Kto wysłał drużynę w rejon mostu w czasie napadu na obóz? Ja, ale na rozkaz. A gdzie jest ten rozkaz? Masz to na piśmie? Ty byłeś odpowiedzialny za obóz, tak czy nie? Tak. No więc? Przecież pan porucznik przy tym był. Pan major przecież rozkazał, a potem telefonował. Młynarski, w co wy mnie mieszacie? Ja was uprzedzam, że ja żartów nie lubię. Ja nie mówię, że pan porucznik. Ja mówię, że pan major. Ja mówiłem panu majorowi, że coś niedobrego się dzieje. Że mam mało ludzi, że były ucieczki z konwoju, że strzelali. A pan major nic, tylko wysylaj, ludzie się byczą, króliki im po głowach skaczą, a na kopalni roboty huk. No to dałem ludzi. A podczas napadu sam do mnie dzwonił, więc co miałem robić? On tu jest dowódcą garnizonu. I co? Co pan tam pisze, panie poruczniku? Ja was słucham, mówcie, mówcie. To wszystko wydawało mi się podejrzane. Ja słyszałem od jeńców, że w obozie siedzi brat jednego z naszych oficerów. Podpiszecie to zeznanie? Podpiszę. To szczera prawda. Nazwiska? W tej chwili nie pamiętam. Ale ja ich znajdę, jak mnie pan porucznik wypuści. Ja ich spod ziemi wykopię, jak Boga kocham. Ma być wszystko na jutro. Zeznania po niemiecku, tłumaczenie polskie, wszystko na piśmie. Zrozumiano? Rozkaz, panie poruczniku. Spritzen in den richtigen Händen? Das wirkt wie eine Katjuscha. Ich habe mal eine Ausbildung als Scharfschütze mitgemacht. So ein Polizeischuss aus 3 Schritt Entfernung in den Nacken, was? Kein Kunststück. Zieh dich erst mal an. Dann marschieren wir zum Kommandeur. Wieso Kommandeur? Ich denke, der in der Stadt, der mich ausgequetscht hat, der ist der Kommandeur. An deiner Stelle würde ich nicht so neugierig sein. Ich habe gesagt zum Kommandeur, also mach keine Mätzchen. Exerziergriffe noch nicht vergessen, was? Nein, aber schon für. Habe ich nicht. Du bekommst noch Handgranaten. Wie ich höre, kannst du Polnisch. Jawohl, ich stamme aus dem Wattegau. Solche kann man gebrauchen. Jetzt mach dich fertig. Wir marschieren nämlich in einer Stunde ab.
Soll ich meine persönlichen Sachen gleich mitnehmen? Ja klar, Mensch. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Abtreten. Was gibt's, Helmut? Obersturmführer, ich melde, dass ein Defekt am Sender. Verflucht. Sofort reparieren. Es wird spät. Schon versucht. War nicht zu machen. Vielleicht kann ich da einspringen. Wäre kein Problem für mich. Ich bin Rundfunkmechaniker im Zivilberuf. Komm her, Helmut. Ein bisschen aufpassen, der Mann ist neu. Na? Es kann losgehen. Mach dir keine Sorgen, das haben wir gleich. Aber du wirst ein bisschen helfen müssen. Wenn du dich da nicht ganz genau auskennst, Junge, dann lass lieber die Fingerchen davon. Keine Panik, das schaffen wir schon. Dann quatsch nicht, in einer Stunde muss ich fertig sein. So lange dauert es gar nicht, nur eine Kleinigkeit. Maximal 15 Minuten. Hast du mal einen Voltmeter da? Moment. Gib die Bücher her. Was? Du liest Heine? Lack hier rum. Immerhin, du liest einen dreckigen Juden? Ein Jude, aber er kann schreiben. Na hopp, mach dich schon an die Arbeit. Was wollen Sie denn noch? Ich habe alles getan, was Sie verlangt haben. Warum lassen Sie mich nicht endlich in Ruhe? Ich möchte, dass du Rainer hierher bringst. Das werde ich nicht tun. Du wirst es tun. Ich sage dir auch, warum. Im Lager werden unsere Leute verhört. Sie horchen noch im Dorfraum. Und weißt du, was sie wissen wollen? Etwas Näheres über die Rainers. Über beide Rainers. Das heißt, dass sie deinen Jan an die Wand stellen werden. Und zwar sofort. Kriegsgerichte arbeiten auf der ganzen Welt gleich. Aber ich könnte ihm noch helfen. Sie haben allen geholfen. Mir, Vater, auch Gerhard, nicht? Hm. Ins Jenseits. Ich bringe Jan nicht hierher. Ach. Klein! Was hättest du eigentlich verdient? Aber du musst hübsch aussehen, wenn du zu deinem Verlobten gehst. In 3 Stunden beim Holzeinschlag bei den Holzstapeln. Sonst ist er erledigt. Ich habe nämlich einen hübschen Bericht vorbereitet, den seine Vorgesetzten erhalten würden. Ich gebe ihm eine letzte Chance. Und das wirst du ihm sagen. Kto to jest? Kto to jest? Słyszysz, stary? Odpowiadaj, bo flaki z ciebie wybruje. Kto jest na tym zdjęciu? No! Johann Rainer. Nie rób ze mnie idioty, ten drugi. No! No! Willi Rainer. To jego brat? Nein, sein Vetter. Stryjeczny brat. On był w obozie. War er im Lager? Ja. Jan Rainer wiedział, że on był w obozie. Wusste Johann Rainer, dass er im Lager war? Das weiß ich nicht, lassen Sie mich in Ruhe. Nie. Słuchaj, stary, bo zaraz inaczej z tobą pogadamy. Er hat es gewusst, sie haben sich getroffen. On umożliwił ucieczkę, tak? Hat er ihm zu seiner Flucht geholfen? Nein, nein, vom Ausbruch hat er nichts gewusst. O ucieczce nic nie wiedział.
A ty skąd wiesz, że on o tym nic nie wiedział? Co? Kumpf hat gesagt, dass die Polen auf jeden Fall mit dir Schluss machen werden. Und er schickt ihm noch eine Anzeige. Dieser Leutnant Waltschuk untersucht deinen Fall. Man fragt die Leute aus, er hat irgendwelche Fotografien. Jetzt ist er gerade zu uns gefahren. Kumpf meint, es gibt nur einen Weg für dich, dein Leben zu retten. Warum muss das alles so sein? Warum muss man immerfort fliehen? Tu były moje fotografie. Gdzie są? Znalazłam je i umieściłam w albumie. Świetnie pasowały do pustych miejsc. Gdzie są, pytam? Bardzo podobały się Mundkowi i pożyczył je sobie, ale ci je oddę, nie martw się. Może wreszcie przedstawisz panią? Dzień dobry, Helga. Poczekaj, nie śpiesz się, napijemy się kawy. Ostrzegam cię, jeszcze żaden szwat mnie dotąd nie uderzył i nie uderzy. Chciałem się z tobą pożegnać, bo jesteś jeszcze moją żoną. Ale sprawnie to załatwiłaś i szybko. Wykryłaś dywersanta we własnym domu. Dajcie na ref 6. Staszek? Wyjechał. Do mnie? Gdzie się podziewasz? Dlaczego jesteś po cywilnym? Miałem jechać na kopalnię. Instalujemy się u ciebie. Przywiozłem radiostację do nasłuchu. Specjalistów od szyfrowania. Musimy działać zdecydowanie. Nasi ludzie milczą. Milczą jak grób. Nic nie wiem, nadal nic o nich nie wiem. A przez skórę czuję, że coś wisi w powietrzu. Słuchaj, Staszku. Mam szansę dotrzeć do nich. Co? Nicht umdrehen. Hast du eine Waffe bei dir? Wirf sie weg. Nach hinten. Alle haben gesagt, dass du hier einmarschierst, weil du keine andere Wahl hast. Bzdura, bzdura, bzdura! Co wy mi tutaj przynosicie? To ja wam mogę powiedzieć o majorze. Jakim prawem prowadzicie śledztwo przeciwko swojemu dowódcy, co? Kto was do tego upoważnił? To jest mój obowiązek. Major Reiner zataił ważne fakty, które w związku z ucieczką... Milczeć! Bo was zamknę. Jeszcze tylko słowo. Pozwólcie, obywatelu pułkowniku. Jeszcze jeden drobiazg. Skąd to macie? Może obywatel pułkownik zechce przeczytać, co tam jest napisane, bo ja mogę się mylić. Runge kontakt Willi SS, jego brat nasz. Jego brat nasz oficer wtyczka. Ja koniec oddać komendanturze W. Gdzie to znaleziono? W ruinach fabryki. Wysłać ludzi. Przeszukać cały teren. Już to zrobiłem. I co? Znaleziono zwłoki bez głowy. Nie można rozpoznać, kto to. Wiśniowski. Coś nie pasowało w jego legendzie. Ale co? Thank you.
sein. Zwischen zwei Stühlen sitzen. Da holt man sich nur Brüche. Du gehörst doch zu ihm. Ich meine, zu uns. Wenn man kein richtiges Vaterland hat, muss man besonders stramm sein. Das geht mir genauso. Niemals habe ich gewusst, ob ich Lette bin oder Deutscher oder was sonst. Da habe ich mich eben entschlossen, Deutscher zu sein. C'est la vie, sagen die Franzosen. So ist das Leben nun mal. Verstehen Sie doch. Er hat ihn sehr geliebt, mehr als einen Bruder, denn er hatte keinen. Das ganze Leben waren sie zusammen. Vielleicht dachte er, konnte ihn noch ändern. Jan ist ein guter Mensch. Nie hat er glauben wollen, dass Willi schlecht ist, aber er ist es. Wenn sie aufeinandertreffen, weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht überredet er ihn. Wir wollten fliehen. Wollten weg von hier. Damit das alles ein Ende hat. Aber jetzt, wo ich alles gesagt habe, wird man uns nirgends Ruhe geben. Was sollen wir tun? Bitte behalten Sie uns hier, denn wenn Sie zurückkehren in der Nacht... Sie sollten früher kommen. Und alles über Jan ausplaudern? Was hätte das genutzt? Nichts. Sie hätten ihn vor Gericht gestellt. Und was wird jetzt? Dyżurny, przyślij tu protokulanta i przygotuj jakiś pokój. Potem sam się zgłosisz. Znalazł opiekuna. Muszę to natychmiast przekazać. Czy nie mogłabyś tego dostarczyć do sztabu dywizji? Znają tam ciebie, a nikogo pewniejszego nie mam. Czy ty nie przesadzasz? Pułkownik go osłania, ale znajdą się tacy, którzy nie będą zaślepieni. Drogo będzie pułkownika kosztowała ta przyjaźń. Uciekł. Wszystko się zgodziło jak w krzyżówce. Wszystko. Świadkowie, zeznania, zdjęcia. Sprawa jest prosta jak drut. Nawet zadowolony jestem, że karcz na mnie naskoczył. Tylko musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. Ostrożni? Więc ty nie jesteś taki bardzo pewny siebie. A może po prostu cała ta sprawa nie jest taka prosta i ty o tym wiesz. Żal ci go. No to... typowo babskie. Sama dałaś mi te zdjęcia. A teraz to ja jestem ten drań, co? No, ale już za późno, moja droga. Jesteśmy związani mocnym węzłem. Masz rację. Daj mi tę kopertę. Daj, oddam, gdzie trzeba. Nie. Załatwię to sam. Nie wierzysz mi. Ty go kochasz. Pomyślałeś sobie, jak on biedny i w gruncie rzeczy samotny? Że wszystko to stało się przez głupstwo, niewarte pamiętania. Że wszystko się z czasem ułoży i znowu będzie dobrze. Więc to jest latający Holender Heinego, wydany w 1928 u Müllera w Berlinie. Polskie tego z 1932, Universal Verlag Monachium. I Onigin Puszkina, wydany w 25 roku w Monachium. Cholera, skąd my to weźmiemy? Dzwońcie do Wrocławia, towarzyszu, postawcie wszystkich swoich ludzi na nogi, niech przeszukają wszystkie biblioteki, mieszkania prywatne, niech robią co chcą. Muszę to mieć natychmiast. Jeszcze jedno, obywatelu pułkowniku. Oni tam cieszyli się, że nasz kontrwywiad rozrabia jakiegoś oficera. Chcieli go sami sprzątnąć jako zdrajcę. Kuzyn tego oficera jest u nich. Im to wcale nie przeszkadza, że go sami rozrabiamy. I tak dobrze, i tak dobrze. Tak mówili, bo liczą, że przez to do nich dołączy. Zastanawiałem się nawet, czy nie chodzi o majora Reinera. Widziałam go w lesie z Antonem, takim wysokim zbirem z oddziału. Głupstwa gadasz, bryła. W każdym razie zapamiętaj tę wiadomość. Może się okazać bezcenna. A teraz na razie o tym milcz. Rozumiesz?
to jest? Sygnał wywoławczy. To Bad Gottesberg. To może wchodzić w rachubę. Ja się pytam, co to za melodia? Gulno. I co z tego? To jest aria Mefista z drugiego aktu opery Faust Gulno, obywatelu pułkowniku. No to gadaj od razu, synu. Gdzieś ci się taki uchował. Brawo. Do tej pory nie nadawali? Nie. Achtung, Achtung. Anna Maria. Anna Maria. 35, 76, 00. Wykonaj Wulkan, noc 21-2. Oczekuję w domu. Małgorzata umrze o tej samej porze. Ojciec. Przypuszczam, że Wulkan dotyczy wysadzenia kopalni. Musimy ją obsadzić i czekać na nich. Patrole wysłałeś do lasu? A, pilnujcie wszystkiego w terenie. Worauf warten wir noch? Nicht nervös werden. Alles zu seiner Zeit. Ist doch Willi. Guck mal. Wir schließen uns gleich an. Wir veranstalten ein Feuerwerk in der Grube. Wieso in der Grube? Hier gibt's doch gar keine. Willi hat gesagt, hier irgendwo beginnt ein alter Stollen. Und der ist so gut wie vergessen. Aber genau das, was wir brauchen. Kleine Explosion, den Rest besorgt das Gas. Die werden Bauklötze erstaunen. Sowas haben sie nicht erwartet. Guck doch mal. Irgendwas kann da nicht stimmen. Obywatel-major. Jest ich czterech. Idą wysadzić szyb wentylacyjny. Przeszliście koło dywersantów. Musimy ich zlikwidować, zanim zdążą podłożyć ładunek wybuchowy. Idziemy. No! Rozumiecie, co mówię? Jestem waszym dowódcą. Co to znaczy? Wójcicki, wróć! Chodź ze mną. Chodź ze mną. Chodź ze mną. On mówi, że obywatel major nie jest już dowódcą, że jest dezerterem. Kto to mówił? Podobno szukali obywatela majora. Oficerowie z informacji, jacyś cywile. Teraz uważaj. Jest ich czterech, mają RKM. Daj granat. A teraz chodź. Biegiem.
Zdążyliśmy. Uważaj. Tam. Osłania mnie. Zajdę ich od tyłu. Szeregowy, wyłaźcie! Szeregowy! Billy! Ach, du bist. Gehen wir. Dahin oder dorthin? Mach keine Witze, wir gehen in die Stadt. Ah, verstehe, nach Hause. Anton! Er wird nicht kommen, wir sind beide allein. Wirf die Waffe weg! Mit der linken Hand. Wird's bald? Kommt er meinetwegen oder deinetwegen? Nie strzelać! Zabezpieczyć kopalnię, rozbroić ładunki.